No i proszę, moi roztomili, zapowiadaliśmy gościa i jest gość. I to pierwszy gość na żywo w naszym studiu, tak. Cieszę się i to niezmiernie. A czemu się cieszę? No bo nie dość, że pierwszy raz w tym studiu, pierwszy raz w trakcie trwania tej całej pandemii. No i taki byzłyk. Stachu, witam cię gorąco i serdecznie. Witam wszystkich. Telewizor, witam ciebie, Seba. Fajnie, że się możemy, Stachu, trafić, a to przy okazji tego, że też całkiem niedawno u nas na liście pojawił się rejs. I to nie ten słynny rejs. Film i no twój rejs i to rejs, piosenka, teledysk i pilot, zapowiedź nowej płyty. Nowej płyty. To już to będzie czwarty płyty. Myślę, że się będzie nazywać albo The Best Of, albo po prostu nowo Rejs, albo inaczej jeszcze. Ale to skoro The Best Of, to co, chcesz na tej płycie już pościągać te wszystkie cukierki z poprzednich płyt? Jedna piosenka już jest zrealizowana, to z Beatą Mańkowską, nie wszyscy ją znają. Puk Puk. Tak, tak. Puk tak. Puk to był przebój, ale teraz by chcieliśmy to, wiesz, w Hanys Disco, to znaczy w Disco Polo zrobić bardziej. I bardziej chciałem, żeby w tej piosence ona pokazała ten swój głos trochę operowy. No i już my to nagrali, zobaczymy, jak to wyjdzie. A to już jest nagrane. Już jest nagrane. No. Czyli nowy będziemy realizować, no, może na drugi miesiąc będziemy kręcić już teledysk, już wtedy się już ukaże. O, świetnie. No to jest całkiem niezła zapowiedź tego, ale powiedz mi, bo ty tak godo, że Hanys Disco, ale ten numer Puk Puk też już jest takim numerem, który ma taki mocniejszy jest, beat. Jest, nie jest. Taki beat, który się znał ze szlagrów tych tutaj u nas w Polsce. I już jest taki właśnie... Jest w nowym bicie, no ale chcieliśmy jeszcze to ulepszyć, bo nie było takiej mocnej promocji na ta piosenka, dlatego też trzeba to wypromować. Ale to była piosenka, która nie do końca tak bez echa przeszła, bo jak ona się pojawiła w różnych rozgłośniach, to ludzie jednak... Drugie miejsce w Radio Fest hitu roku była. O, proszę drugie. Bardzo. Drugie, i to z Gołeckim... My przegrali chyba 8 SMS-ami. To ciężko. I to była taka piosenka, którą ludzie naprawdę polubili, bo ona była w tym okresie chyba takim karnawałowym, ona się zaczęła pojawiać, nie? Dobrze kojarzę? Nawet nie wiem, to ci powiem. Tak, ty więcej wiesz, bo tak, jednak się radia puszczasz te piosenki, no to wiadomo, nie? Dobrze, ale powiedz mi teraz tak, bo nowości u ciebie też, bo z tego co zdążyliśmy sobie już poklachać kiedyś i przez telefon, to wiem, że obok Stacha też stanie kobieta na scenie od czasu do czasu. No właśnie, na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Oberhausen rzekł Poznał jedna dziewczyna, co śpiewała prawie od Tiny Turner piosenka. No i przedstawiła się Magdalena z nazwiska. No i powiedziała, że jest z tej samej miejscowości co Stach. No to już mnie to zainteresowało. Bardzo fajnie to zaśpiewała i już my nagrali dwa nowe numery tu w Polsce i będziemy też kręcić teledysk. Za niedługo go zobaczycie. No to już też czekamy, czyli rozumiem, że na tej czwartej płycie pojawi się coś z Magdaleną. No i z Magdaleną się pojawi. I z Beatą. I z Beatą, a z Krysem dwie kowbojskie nowe piosenki też już są gotowe i no możemy teledysk znowu nagrać. Czyli zaś są poszukiwania konia cały czas, moi rozmówcy. I hołdy. Bo śląskie szeryfy wracają na hołda, z tego co że słyszę, ja? Tak jest. Tak jest już. Dobrze, już tak daleko jest. Dobrze, Stachu, to jest teraz taki okres u ciebie raczej pracy twórczej, wzmożonej, bo pandemia też, no, Niemcy dopadła, trochę mniej robisz zawodowo, więc masz więcej czasu do tworzenia? No, więcej czasu do tworzenia, więcej do czasu do przemyślania, nie? Niektórych piosenek. Można i zrobić, co mogę się jeszcze pochwalić, że Trzy Anioły Mają Rogi 2, wszyscy je znacie. To ukaże się za niedługo odpowiedź na te Trzy Anioły Mają Rogi 2. Się będzie nazywać Anioł do Poduszki. Już piosenka też jest gotowa, tylko wystarczy teledysk nagrać i już wypuszczamy. No i proszę, Stachu, ty w trakcie tej pandemii żeś zrobił coś takiego jak Stachu Music Live, czyli pokazujesz się ludziom na żywo z klawirem. I bardzo dużo właśnie mam fanów. No już teraz coraz to więcej. Ponad 100 komputerów naraz mnie słuchą. No po prostu gramy się piosenki i śpiewamy. Nie tylko moje i no też czerpia w ogóle stare z tego, co ludzie chcą. I po niemiecku im zaśpiewam, i po polsku im zaśpiewam, i po śląsku im zaśpiewam, w każdym języku. No jeszcze może Magdalena się teraz za niedługo pokaże i też zaśpiewamy razem w duecie na żywo. Bardzo. To wszystko idzie na twoim facebookowym profilu. Na facebookowym. A powiedz mi, wakacje w tym roku? No wakacje, wszystko odmówione, a ze względu na to pandemia do samolotu powiedziałem, że w tym roku nie wleza. No to zostawimy się, to tylko auto zostało i najlepiej autem pojechać i przyjechać do domu. Myślę, że no to nie dopadnie i życzę wszystkim telewidzom tego samego. Czyli Bytom już odwiedzony? Bytom odwiedzony, no teraz może jeszcze trochę takie w takiej
w taką miejscowość na Kujawy, co nie ma ludzi, i tylko na natura i rybki i pieski i gotowe. Kiedy idzie poznać, że Stachu jest w Bytomiu, kiedy na jego Facebooku pojawiło się zdjęcie rynku? Rynku, od mojej teściowej. Rynek na całego. Dobrze, Stachu, powiedz mi, to co, kiedy możemy się spodziewać w ogóle tej czwartej płyty? Czwarta płyta, myślę, że jak mi się uda, no to na drugi rok, ale najpierw trzeba zrobić nowe teledyski, nowe single i powypuszczać, żeby ludzie poznali, bo jak się wypuści płyta w całości i jeden teledysk, no to bardzo dużo piosenek jest uciekło i zapomnianych. Dlatego też wolę wypromować piosenki najpierw z teledyskiem, a potem dopiero płyta nagrać. Muszę ci powiedzieć, że chyba ci to tak mi się wydawało, że trochę ciężko ci w tym roku bez podróży, nie? Bo te podróże to taki stały element życia Stacha, nie? No muszę powiedzieć, że w tym rejsie była jedna podróż i reszta tego teledysku my w styczniu nagrali w Egipcie. To jeszcze, że krzapnął. Jeszcze się udało do... Zresztą w każdym twoim teledysku trochę widać tego, co jest dookoła, tego pięknego świata. Nawet udało ci się w którymś z teledysków namówić tych, to Meksykanie są, nie? Nie, to z Dominikany, z Karaiby. Karaiby, na Karaibach oni grają twoja piosenka. Dwie. Występują w teledyskach. Dwie. Bo ja po tym, że się z nim umówił na Facebooku i znowu, że przyleciał na Dominikanisze Republika Dominikany. No i znowu my nagrali następny teledysk. No, czyli są już coraz bardziej popularni w świecie. No. Już więcej biorą za te granie z tobą, co? No oni by za darmo zagrali. Grot, że przyjada. A, no i dobrze. No to Stachu, ja ci podziękuję za to, żeś znowu czas w trakcie twojego urlopu i przerwy taki, żeby do nas wpaść. Cieszy mnie niezmiernie to, że tworzy się. I tworzą się te odpowiedzi, na które ludzie przede wszystkim czekają, bo Trzy Anioły mają rogi dwa, nowa wersja Puk Puk, no i Magdalena obok. I jakie fajne tytuły, nie? No bo najpierw Tysiąc Ruści ofiaruje, wyjdzie z Magdaleną, a potem wyjdzie Mam Cię Dość. życie i jeszcze raz życie. Stachu, wielkie dzięki. Dzięki. Stach moim i waszym gościem właśnie dzisiaj był.